Nowa informacja. Nie żyje 25-letni mężczyzna. Pracownik prowadził działania na słupie energetycznym w miejscowości Przećmino w gminie Kołobrzeg. Z niewiadomych przyczyn doszło do jego porażenia prądem. Na miejscu pojawili się strażacy z Korzystna i Kołobrzegu. Po zdjęciu mężczyzny wiszącego na wysokości ratownicy prowadzili około godzinę czynności reanimacyjne, ale nie przyniosło one rezultatu. Sprawę bada prokurator. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.